On koks zjadł. Że nie polizał tylko, będzie przypał. Kurde, trzeba, że bania mi padła. O kurde, ale mnie zestrefował gościu. Ty, on naprawdę jest dobry. W sensie, ty, ja jestem po prostu słaby, ale... Ale no. Ja jestem po prostu słaby, ale... Ale wiecie. Chcę, że mi bania padła, wiecie co? Zrobię taką taktykę. O fuck, tu dwóch typa teraz przyszło. Ale chamy. Tego nie było w planach, że tu dwóch typa przyjdzie. Miał być jeden typek. Miał być tylko jeden typek. Dobra, klepię tego, bo ten jest na koksie. Dobra, szybko bania, niech mi pada. Ty, więcej tu jest typa. O kurde. Dobra. Zajebiście. Ej, zakoblujcie to szybko od góry. O fuck, on tu wskoczył! Czemu go nie mogę wyknokać stąd? Darele, chodź tu! Teraz Darele możesz skoczyć. Nie wiem, czy on jest na koksie, czy nie jest na koksie. Dobra, Darle, weź go przejmij. Ty co, patrzcie co się stało. Dobra. Ale patrzcie typa, jaki spryciarz. Patrzcie typa, jaki spryciarz, on tu... Patrzcie, jaki jest gościa spryciarz, nie? Jaki spryciarz gościa, zobaczcie, no zamiast ten. Nie chcę stamtąd wyjść. Gościu. Dobra, Darle go oklepię, zaraz go powinien sklepać, ja wskoczę zaraz mu pomóc. Tylko się dobiorę, bo Darele ma nowe koksy, ja nie mam. Dobra, schowek. Dobra, idę pomóc. Ty, bez koksa tu wbijam. Dobra, czas go sklepać. Okej, okay, koksów już nie powinien mieć ten typek. Czekajcie, siłka. Dobra, z tego to mam speeda. Ten gość już koksy tu nie powinien mieć. Dobra, ostatniego koksa zjadł gościu. Mam set jakiegoś? Dobra, mam jeszcze jakieś zielone sety. Dobra, zjem sobie, zjem sobie szybciej koksa. Prawie co? Dobra, dam sobie nową banię, dam sobie nowe to. Dam sobie w miarę to nowe, w sensie, no to nie jest nowe, ale takie wiecie, pół nowe. Byle coś było, dobra. Powinien ten typek zaraz paść. O ile mi set nie padnie. Nie powinien mi paść raczej set. Co? Jeszcze koksa miał? Padł już, dobra. Ty, żeby nas on nie uciekł. Bez jaj. O tym właśnie mówiłem, że jak tu skoczy, to ja zginę. Bo ja nie mam seta. Ty, on się chyba dobrał, co? Nice, dobra, git, padł. Uff, 6 minut klepaliśmy. Drodzy, mam jakiegoś delikwenta pod kuboidem. Na inkognity jest gościu. Więc przydałoby się go, moi drodzy, zbejtować. Dobra, zjadł koksa. Wiecie co, na razie nie będę kupował stręża, bo mam strasznie mało tych, wiecie, bloków diaksów, żeby kupić stręża. Więc moi drodzy, poklepmy się chwilę z typem. W ogóle jak wygląda tutaj mój set. Nie, to kliknę. Dobra, mój set na razie jest. Okej, dobra, mam zielony set. Nie wiem, czy on ma stręża ten gościu. Chyba nie ma stręża ten typek. Ma w ogóle 448 rankingu, ale ma inkognito włączone, więc raczej to jest po prostu maska i ma więcej tego rankingu. Nie wiem, czy mam jakieś laga. Okej, miałem jakieś laga dziwnego, nie wiem co tutaj się stało, moi drodzy, mój internet na chwilę zlagował. Więc to, prawie zginąłem, moi drodzy. Dobra, próbujemy tego typa sobie zbejtować trochę, w ogóle jestem bez inkognito, więc powiem szczerze, że to granie bez inkognito przy takich sytuacjach mi trochę pomaga, ponieważ ludzie, wiecie, są często za mną, po prostu wszędzie wbiegają, chcą mnie zaciupać i no jest to mega przyjemne, w sensie mega przyjemne. No, kiedy na ciebie się rzuca 10 typa, to nie jest zbyt przyjemne, ale tak do takiego trapowania to myślę, że spoko. Dobra, ten typek chyba się domyślił powoli, że chce go strapować, chociaż kurde, biegnie, dobra, biegnie za mną ten gościu, nie boi się, nie boi się, jest odważny, że tak powiem, także podoba mi się to, że jest po prostu typek odważny. Dobra, tu jest jeden lód, ale tutaj jeszcze nie ma zrobionej beczki, tu będzie dopiero potem beczułka zrobiona. Dobra, ona intruza, czy jest u mnie już na kuboidzie ten gościu.
Teraz spróbujmy go strapować, wiecie co? Odpanczyjmy jego z łuku, wiecie? Zrobimy takiego trolla, odpanczyjmy jego z łuku. Dobra, on nie ma stręża w ogóle, ten typek nie ma stręża, tak? Tak, on nie ma stręża, mikro praktycznie w ogóle HP nie zabiera. Tak, gościa praktycznie w ogóle HP nie zabiera, więc moi drodzy, uwaga, 3, 2, 1. Nie, no nie wpadł tu. Nie wpadł. Kurde, nie wierzę w to. Wpadł. O Boże. Wpadł tutaj. Lol. Nie tak podkopem. Nie tak podkopem. Nie... A, nie mam, mam kill szybkości. Dobra, myślę, że nie mam kill szybkości, ale dobra, wpadł jakoś gościu. Na farcie, powiem szczerze, na farcie, bo źle to podkopałem. Miałem podkopać takiego wężyka, jak on po prostu biegł. Ale dobra, kupmy sobie teraz na szybkości tego stręża. Dobra, starczyło nam na stręża chyba z tak bloków. O, dobra, zakoblowali od góry. Dobra, zajebiście. Moja gilia zakoblowała od góry. Tutaj beczułkę, więc mega, mega przyjemnie. Dobra, sklepy sobie tego typa na szybkości. Ktoś tu wbił? Chyba tak, chyba ktoś tu skoczył. Dobra, syntetyk tutaj wskoczył. No, mógł syntetyk tutaj nie skakiwać, bo tak by było 1 na 1, ale dobra, jak już tutaj wskoczył, to tego typa po prostu sklepiemy, będzie to trochę szybciej. Dobra, czy on polizał koksa? Dobra, polizał koksa, zajebiście, gościu pokonany. Nie wiemy, kogo w ogóle zabijamy. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj typa, a powaga, z gildii Trap, więc no w sumie śmiesznie będzie, jak strapujemy typa z gildii Trap tutaj na mojego trapa. Więc moi drodzy, zobaczymy, czy uda nam się tego typa strapować. Fajnie by było, ma 1025 rankingu, więc mega, mega przyjemna sprawa będzie. W ogóle mam 3 koksy, set mi pada, więc moi drodzy, trzeba zaraz tam skoczyć do trapa. Dobra, czekajcie, szybko, cyk. Dobra, moi drodzy, 20 z tego, jeszcze 10 sekund, nie 20, tylko 10 sekund regenki mojej. Dobra, moi drodzy, myślę, że mogę już go powoli spróbować zbejtować na trapika. Zobaczymy, czy za mną pobiegnie, chyba tak. Chyba za mną pobiegnie, udajmy, że giniemy, moi drodzy. Udawajmy, że po prostu giniemy. I zobaczymy, czy uda nam się tego typa strapować na lodowisko drap. Uwaga, jestem na speedzie 2, gościu też jest na speedzie 2. W ogóle, czekajcie, mam kilo w ręce, więc będzie trochę przypał. Dobra, biegnijmy ten cały żółwik dookoła, myślę, że po prostu uciekam. Okej, okay, trapik jest tutaj, w tym miejscu, więc moi drodzy... Co? Trzymał się pod tą nogę. Lol, dobra, mamy typa. Napiszemy szybko na czacie beczka. Napiszę szybko na moim tutaj czacie gildijnym, że beczka, żeby chłopaki wiedziały, że tutaj mamy typa w beczce. Dobra, może go uda mi się jakoś spróbować bez tego. Dobra, napiszemy, że tutaj beczka. Dobra, a tu jest jeden gość. Dobra, to jest jeden gość z mojej gildii. Więc dobra, napiszemy na beczkę, oni tu zaraz biją, więc spróbujemy tego typa sobie po prostu sklepać. Takie wiecie, trochę chamskie 3 vs 1, ale. Ale dobra, ale dobra, ale chamskie 3 vs 1. Oddam mu potem itemki, bo jeszcze Darele tu zapewne przyjdę za chwilę, bo dałem mu już info na tutaj czacie gildijnym. Oddam itemki oczywiście tutaj, a powaga, wszystkie stety i tak dalej. Więc dobra, sklepmy sobie tego typa tutaj. Szkoda, że nie mam żadnych nóżek. Muszę tutaj jakiegoś tego trapa ulepszyć i zrobić jakieś nóżki czy coś w tym stylu. Żeby wiecie, ktoś tu już wpadnie, żeby nie mógł stąd wyjść. O kurde, ale mnie fokusuje, gościu. Żebym ja tu zaraz nie zginął. Dobra, padał mu bania. Powinien mu zaraz spać coś. Szkoda, że mu nie padł tego. Szkoda, że mu nie padł set, jak wiecie, jak tutaj jadł. Dobra, cyk, dobierzmy sobie koksiki. O fuck, on tutaj wbił, ale dobra. On chyba wbił, ale na szczęście nie otworzy chyba skrzynki. Mam nadzieję, że gościu nie zdążył otworzyć skrzynki, bo tam było pełno koksów do dobrania. Dobra, otworzyli mnie. Dobra, otworzyli. Dobra, mamy go. Mamy go w nogach. Aha, dobra, Darele go wypuścił. Mogliśmy w sumie mieć w nogach jakoś. Dobra, Darele go tutaj wypuścił, okej. Ty, patrzcie spryciarza. Patrzcie spryciarza, jak nas tutaj knoka stamtąd. No kurde, też bym tak robił. O, patrzcie, syntetika wyknokał. Dobra, bo mi set pada. Mam mega low seta. Nie chciałbym tutaj, moi drodzy, zginąć przez seta, bo nie miałem więcej setów i musiałem tylko w dwóch chodzić. Czekajcie, gdzie on tutaj? Tutaj, w tym miejscu, ten gościu. Dobra, nie wiem, ile ma jeszcze tego. Nie wiem, ile ten gościu ma jeszcze koksa. Czy skończyły mu się koksy, czy już nie ma koksów? Dobra, uciek gdzieś do góry, dobra, ten typeczek uciek gdzieś do góry. Czekajcie, gdzieś tu zbugowałem. Gdzie on uciekł? Gdzieś do góry spieprzył. Gdzieś do góry spieprzył, ale nie wiadomo gdzie. Dobra, jest, mamy go. Nie mogę hitać, dobra, hitnąłem go, nice. Dobra, hitowo, chyba hitnięty. Żeby nie pójść za tylko, bo mój set już pada. Dobra, on na refilach jedzie, on jedzie na refilach. Czekajcie, efekty, szybko stręża kupmy. Dobra, zaraz oczywiście go zabijemy. Napiszę mu, że ma tepać po itemy. Tylko, dobra, padną mu bania. Dobra, mamy go, nice'owo. Dobra, napiszemy mu, a powaga, tepaj po itemy, tak, trzeci typ skraftowany, strapowany. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że każdy oczywiście stawi subikopkę w górę i dzwon, oddamy mu oczywiście itemeczki, tak jak każdemu. Więc kto dotarł do końca, napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a ja wam przypnę serduszko i dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Możecie napisać w komentarzu propozycje również na inne odcinki, także pozdro.